wielkie święto polskiego kolarstwa na najwyższym światowym poziomie. Rok 1928. Startuje pierwszy bieg dookoła Polski. 10 lat po pierwszym Tour de France kolarze walczą na polskich drogach. Pierwszy bieg wygrywa Felix Więcek. Gwiazdą lat 30. zostaje dwukrotny triumfator Bolesław Napierała, Tygrys Szos. Rok 1947. Wyścig wraca po wojnie na polskie drogi. W kolejnych latach Tour wygrywają najwięksi polscy kolarze. Marian Więckowski, Bogusław Fornalczyk, Józef Gawliczek, Stanisław Szozda, Tadeusz Mytnik, Lechosław Michalak, Henryk Charucki, Andrzej Mierzejewski, Czesław Lang, Dariusz Baranowski, Zbigniew Spruch. Trzykrotnie w wyścigu zwyciężali Marian Więckowski, Andrzej Mierzejewski i Dariusz Baranowski. W 1993 roku dyrektorem generalnym został Czesław Lang, triumfator wyścigu z roku 1980. Wicemistrz olimpijski z Moskwy, pierwszy kolarz zawodowy z byłego bloku wschodniego. Od tego czasu otworzył się nowy rozdział w historii wyścigu. W roku 2005 wyścig wchodzi do elitarnej kolarskiej Ligi Mistrzów UCI Pro Tour, obecnie World Tour, skupiający 14 najlepszych etapowych wyścigów świata. Tour de Pologne przyciąga największe gwiazdy zawodowego kolarstwa. Maurizio Fondriest, Marco Pantani, Alberto Contador, Alessandro Balan, Tom Bonen, Ivan Basso, Peter Sagan, Moreno Moser. Dziś Tour de Pologne jest największą cykliczną imprezą sportową w Polsce, marką rozpoznawalną na całym świecie. Tour to miliony kibiców na trasach i przed telewizorami. Transmisje telewizyjne do 50 krajów świata. Realizacja telewizyjna na najwyższym światowym poziomie. Wyścig pięciokrotnie zostaje uznany najlepszą imprezą roku w Polsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego i TVP. Tour de Pologne to doskonała promocja Polski w Europie i na świecie. Wyścig to jak co roku ekstremalne sportowe emocje w najlepszej oprawie. Nieludzka walka na podjazdach, szaleńcze ściganie w górach, tłumy kibiców i niebezpieczne sytuacje, radość zwycięzców i gorycz porażki. To 85 lat sportowej tradycji. Na Kolarską Ligę Mistrzów zaprasza Czesław Lang.